Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są dzisiaj publicyści Marek Formela, Piotr Cywiński. Witam panów ponownie. Proszę panów, porozmawiajmy na początku tej części programu troszeczkę o historii. Zapytam jako pierwszego w tej części Marka Formele o takie historyczne zdarzenie pod tytułem wybory do Senatu w 2019 roku. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory? No wiele okoliczności się na to złożyło. Opozycja zawarła dość skutecznie porozumienie dotyczące wspólnego startu w starannie wyspecyfikowanych okręgach wyborczych, czyli skumulowała swoje szanse. Natomiast w kilku okręgach Prawo i Sprawiedliwość popełniło błędy, na przykład na Pomorzu w okręgu kaszubskim dwóch kandydatów związanych z Prawem i Sprawiedliwością wzajemnie odebrało sobie głosy, dzięki czemu senatorem zupełnie przypadkowo został z niewielką przewagą pan senator Stanisław Lamczyk, więc suma takich detali, takich drobiazgów pokazuje, jak ważna jest to kampania i jak łatwo można odnieść sukces, ale też jak niewiele sukces dzieli od porażki. Panie Piotrze, czy to nie jest tak, że trochę nie docenialiśmy roli Senatu? Wydawałoby się, no cóż, no dobrze, trudno, no tam będą przedłużać tylko proces legislacyjny, będą wykorzystywać te 30 dni, a okazało się, że ten Senat pod przywództwem Tomasza Grodzkiego jest bardzo silnym i sprawnym narzędziem w rękach opozycji. No to dobrze, to że bądźmy konkretni aż do bólu. Mój przedmówca wspomniał o tych nieprawidłowościach. Ja myślę, że akurat to jest aspekt, który powinniśmy pogłębić. No, nie jest się silnym, polegając na słabości politycznych przeciwników. PiS sam sobie napytał biedy. A te problemy, które ma, no wzięły się po prostu z indolencji, z lekceważenia przed poprzednimi wyborami do Senatu. No, nie byłoby tych wszystkich kłopotów. Z, jak samo sobie mówi, trzecią osobę w państwie, z panem Tomaszem Grodzkim, który stoi na czele Izby Wyższej, gdyby nie postawa właśnie samego Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, w wyborcze szranki stanął wtedy pan Stanisław Gawłowski, człowiek, na którym ciąży kilkanaście bardzo poważnych zarzutów, który wyszedł z więzienia, zapłaciwszy wielką kaucję, na jaką nie mógłby sobie pozwolić nawet dobrze uposażony Polak. Pan Gawłowski miał w województwie zachodniopomorskim, w Szczecinie czy w Koszalinie i nie tylko, własne, doskonałe, dobre układy i powiązania. Dla przypomnienia, Platforma Obywatelska nie wystawiła w tym okręgu swojego kandydata, torując tym samym drogę panu Gawłowskiemu do uzyskania immunitetu. Prawo i Sprawiedliwość wystawiło natomiast wówczas absolutnie nikomu nieznanego kontrkandydata, przepraszam, szarego jak mydło, którego przegrana była wręcz zaprogramowana, i w ten właśnie oto sposób opozycja zdobyła przewagę w Senacie, a marszałkiem został, no również chowający się za immunitetem, posądzany o branie łapówek i objęty postępowaniem prokuratury senator Tomasz Grodz. No właśnie, pytam. Jest powód wszystkich późniejszych kłopotów PiSu z Senatem, nie tylko wizerunkowych. Należało wystawić kandydaturę postaci znanej, która przynajmniej teoretycznie gwarantowałaby partii wyborczy sukces. No właśnie, pytam o to. Co najgorsze, w zachodniopomorskim nie zostały z tego wyciągnięte żadne konsekwencje. To jest najgorsze. Lokalni działacze partyjni funkcjonują jak funkcjonowali, niektórzy nawet awansowali, ba, doszły do tego problemy, jak wiem, z kolejnymi posłami, czy z posłankami, czy w ogóle członkami PiS ze struktur regionalnych. No obym był złym prorokiem, że będziemy mieli powtórkę. No właśnie, panie Piotrze, pytam o tę historię dlatego, że opozycja już się zabiera do przygotowania do wyborów senackich. 2 maja w czasie Święta Plagi już pierwszy powiedział o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, że trzeba odnowić pakt senacki, a teraz do roboty wziął się marszałek Grodzki. Tu jest pewien problem, ponieważ no nie bardzo podoba się to
Donaldowi Tuskowi, jak donoszą media, bo to nie Tomasz Grodzki ma być ojcem tego sukcesu w postaci ponownych wyborów i zwycięstwa w tych wyborach do Senatu w 2023, tylko władze partii, czytaj Donald Tusk. No i teraz, proszę państwa, no jest problem, bo tutaj już trwa przygotowanie, trwa rozpatrywanie, wyznaczanie tych okręgów, w których przegrała opozycja, dlaczego przegrała, zastanawianie się, co trzeba zrobić. Tomasz Grodzki liczy, że może do 65 mandatów uda się uzyskać. No i tutaj no, wypadałoby, żeby rzeczywiście z drugiej strony głęboko zastanowiono się, po pierwsze nad porażką 2019 roku, a po drugie nad działaniami, które już teraz wypromują tych kandydatów i sprawią, że przez te półtora roku ich pozycja, jeżeli nawet jest teraz no może trochę słabsza, to jednak urośnie. Czy mamy Marka Formelę na łączach? Tak, mamy już. Tak. Marku, właśnie mówimy o tym, nie wiem, czy nas słyszałeś. No też nie słyszałem. Nie słyszałem, ja mówiłam, to w skrócie. W skrócie mówimy o historii, dlatego że już Tomasz Grodzki przygotowuje nowy pakt senacki. Ma mu to za złe, podobno jak donoszą media, Donald Tusk, bo on chce być ojcem przyszłego sukcesu do Senatu, a chcą, Tomasz Grodzki mówi, zdobyć nawet ponad 65 mandatów, czyli teraz analiza, gdzie przegrali, dlaczego przegrali, gdzie mogą wygrać. A tutaj po drugiej stronie co? No, po drugiej stronie w roku 2019 wywodzę swoje obserwacje z Pomorza. Jeśli chodzi o kandydatów do Senatu, to chyba poza Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, która wykazywała się olbrzymią determinacją, część kandydatów traktowała ten start jako rodzaj zobowiązania partyjnego lub politycznego, ale nie wykazywała determinacji, która wymagana była w regionie, w którym skupiona jest, skoncentrowana siła Platformy Obywatelskiej. Jednym słowem, ma rację redaktor Cywiński, mówiąc, że należy szukać ludzi, którzy mają ochotę, chęć do walki, bo nawet porażka w takich wyborach senackich, nieznaczna, ma charakter, ma dobry wymiar polityczny, natomiast brak walki oznacza tak naprawdę kapitulację. Wybór kandydatów do Senatu jest moim zdaniem niezwykle istotny, bo to są wybory zero-jedynkowe i one wymagają posiadania kapitału osobowości, kapitału wiedzy, kapitału zaufania społecznego. Tego nie da się nadrobić w ciągu tygodnia czy miesiąca, zwłaszcza jak na Pomorzu reprezentuje się opozycja. Teraz puentując trochę wypowiedź redaktora Cywińskiego na temat Senatu jakości, to jakby mimo woli dowiadujemy się, jak bardzo demokratycznym krajem jest Polska. Już instytucja Senatu jest instytucją sprawnie funkcjonującą, dopełniającą mechanizm demokratyczny w Polsce, wbrew temu, co uczestnicy tego mechanizmu z opozycji chcą Polakom powiedzieć. Panie Piotrze, jeżeli zastosujemy taką wojenną retorykę, to zadam pytanie, co trzeba zrobić, żeby odbić Senat, bo chyba po tych 3 latach rządów Tomasza Grodzkiego i większości opozycyjnej w Senacie, no rządząca koalicja zdała sobie sprawę z tego, jak ważny jest to instrument i że warto powalczyć. Więc co by pan radził politykom? Oby zdała sobie sprawę. Ja już powiedziałem, że nie wygrywa się wyborów polegając na słabości politycznej przeciwników. Ja nie opierałbym się na tych wewnętrznych konfliktach po stronie opozycji, czy to między Donaldem Tuskiem a Tomaszem Grodzkim, bo takowe istnieją, czy też o rozbieżnościach na przykład z Szymonem Hołownią albo na przykład z Rafałem Trzaskowskim. W ten czy inny sposób ci panowie zapewne się dogadają, byle tylko choćby sumarycznie wygrać wybory z obozem Zjednoczonej Prawicy. To jest oczywiście wielkie niebezpieczeństwo. Jasne, listy wyborcze jeszcze nie zostały opracowane. No ja mam nadzieję, że tym razem to sito wyborcze będzie rzeczywiście sitem, ale no jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, który wciąż jest pomijany. W przeszłości Platforma Obywatelska opowiadała się za zniesieniem immunitetu. Prawo i Sprawiedliwość de facto również.
Ja oczekuję teraz, że ten postulat znajdzie się albo wśród wyborczych zapowiedzi PiS-u, albo, co byłoby najlepszym wejściem i najlepszym sprawdzianem, gdyby ta sprawa postawiona została formalnie jeszcze podczas bieżącej kadencji. W ten sposób również uniknęlibyśmy tej sytuacji, gdzie, przepraszam, domniemani przestępcy chowają się za immunitetem i funkcjonują w określonych środowiskach, bo jeśli w nich funkcjonowali, to tym bardziej mają poparcie tych środowisk, a to naprawdę jest siła, której nie należy w żaden sposób lekceważyć. Prawo i Sprawiedliwość musi po prostu, nie ma innego wyjścia, jeśli chce marzyć o prolongacie rządów, musi przedstawić takich kandydatów w regionie, choćby nawet nie pochodzili z tego regionu, którzy będą mieli siłę przebicia i którzy rzeczywiście, przynajmniej teoretycznie, zagwarantują sukces wyborczy. Opieranie się na lokalnych działaczach, ubolewam nad tym niestety, ale tak jest. Opieranie się na lokalnych działaczach, którzy już raz sromotnie zawiedli, byłoby kolosalnym błędem. Wiemy przecież doskonale, choćby z piłki nożnej, czy siatkówki, czy koszykówki. Jeśli drużyna się nie spisuje, to trzeba zmienić trenera. Jest to proste. W tym przypadku nie chodzi o trenera, tylko chodzi o, no powiedziałbym, cały garnitur lokalnych polityków, którzy przyczynili się do tak trudnej sytuacji, w jakiej Prawo i Sprawiedliwość się znalazło, biorąc pod uwagę większość sumaryczną opozycji w Senacie. Marku, a jak to wygląda w twoim okręgu wyborczym? Bo to jest matecznik Platformy Obywatelskiej. Czy ty widzisz osoby po stronie Zjednoczonej Prawicy, które mogłyby naprawdę powalczyć o te mandaty do Senatu z pozytywnym skutkiem? No, przypominam sobie kampanię roku 2019 i no, nie było łatwo skomponować zespół sześciu kandydatów, którzy chcieliby z własnej nieprzymuszonej woli podjąć się walki o mandat senacki. To był, o ile przymiarki parlamentarne do Sejmu były stosunkowo łatwe i towarzyszyły im zwyczajowe w każdej partii wewnętrzne przepychanki, utarczki, porozumienia, bo jakby ta droga do mandatu jest w parlamencie, w Sejmie łatwiejsza, to wybory, które mają charakter wyborów zero-jedynkowych, wybory do Senatu, nie budziły takiej pasji. Tu Piotr Cywiński mówi o działaczach lokalnych, o szukaniu spoza sfery lokalnej, ale każdy gdzieś jest działaczem lokalnym, więc te transfery też są obarczone pewnym ryzykiem zmiany otoczenia, zmiany środowiska, braku zaufania, braku zaplecza. No to jest bardzo delikatna, bardzo alchemiczna sytuacja wyborcza. Zdarzało się, że na terenie Pomorza mandaty do Senatu zdobywali nie tylko przedstawiciele Platformy, jak ostatnio, kiedy wygrali 6 mandatów. Były przypadki, kiedy także SLD miało swoich przedstawicieli, pan Gerard Czaja z okręgu kaszubskiego, czy Longin Pastusiak, czy Ewa Serocka. Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo dobrego, merytorycznego, sprawnego senatora o dużym zaufaniu społecznym, Antoniego Szymańskiego, który niestety w kolejnych wyborach nie startował. No i jednym słowem, moim zdaniem, dla nowych przywódców partii, bo Piotr Cywiński mówił o zmianach kadrowych, o zmianie zawodników. No taka zmiana nastąpiła. Prezes Kaczyński dokonał rekonstrukcji przywództwa regionalnego na Pomorzu. Okręg gdyńsko-słupski objął w zarząd w tej chwili pan Andrzej Jaworski, a okręg gdański, działacz nowego pokolenia, interesujący kandydat Prawa i Sprawiedliwości do różnych funkcji publicznych, który znakomicie wypadł w debacie o stanie miasta, reprezentując Prawo i Sprawiedliwość, i w sposób znakomity wypunktował słabości zarządu Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Więc takie zmiany są poczynione i ten początek został zrobiony. Natomiast dobór kandydatów, moim zdaniem, zwłaszcza do wyborów senackich na Pomorzu, jest poważnym wyzwaniem dla obu tych pełnomocników. No właśnie, i mamy jeszcze pół minutki, więc tylko jedno pytanie, bo raczej chyba, panie Piotrze, pomysł przywożenia kandydatów w teczce znanych, wybranych wśród grona tych, których Polak
Polacy znają, jest mało sensowny w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu. Po pierwsze, niechęć lokalnych struktur, żeby pomagać takiemu kandydatowi, a po drugie, niechęć miejscowych obywateli, którzy no, słusznie uważają, że taki działacz nie bardzo o ich lokalnych sprawach wie i nie bardzo będzie się starał, żeby coś dla nich załatwić. Króciutko, trzy zdania. Przywożenie w teczkach to ma oczywiście złą konotację, ale to naprawdę nie chodzi o przywożenie w teczkach. Musimy się zdać sobie z tego sprawę, że jeśli pani i pan redaktor interesujecie się polityką, to dla was najróżniejsze nazwiska nie są obce. Dla przeciętnych ludzi te nazwiska są obce. Czy lokalni politycy tak bardzo się przyczynili do czegoś, co zostało na przykład zrobione i osiągnięte, spójrzmy na zachodniopomorskie? Po prostu nie. Nie mają się tutaj czym rzeczywiście wykazać, jakimś plonem. Chodzi o to, że wyborca jednakowoż, o czym wiemy, bardzo często głosuje tylko na ludzi znanych, dlatego że są znani, a nie dlatego, że wnieśli rzeczywiście jakiś dorobek. Nie chcę tu wymieniać różne kompromitujące postaci, na przykład ław sejmowych, a jednak się do tego Sejmu dostały. Niestety, panie Piotrze, przepraszam. Ja bym wybierał po prostu optymalne wyjście. Optymalne wyjście. I na tym zakończymy. Marek Formela, Piotr Cywiński byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję i do zobaczenia. I państwu również dziękuję i również do zobaczenia.